Gdy tylko uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, czyli popularnej Konopnickiej, dowiedzieli się, że ich szkolny kolega Wiktor Stawiarski jest poważnie chory na białaczkę, długo się nie namyślając, postanowili zakasać rękawy i zorganizować dla niego koncert charytatywny. Odbył się on w zeszły czwartek w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Potrzebne jest dużo funduszy na rehabilitację, na lekarstwa. Jak to zwykle się zdarza niestety przy takich ciężkich przypadkach. Wiktor bardzo dzielnie walczy i myślę, że cieszy go wsparcie, jakie okazuje mu tutaj młodzież naszej szkoły, Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Ale nie tylko oni, bo swoim talentem postanowili go wesprzeć także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legionowie, gdzie Wiktor uczył się przez 9 lat, oraz młodzież z Teatru Po Prostu ze Szkoły Salezjańskiej. Oprócz kilkugodzinnego koncertu w wykonaniu młodych artystów, na którego repertuar złożyły się zarówno utwory znane i lubiane, jak i własne kompozycje, młodzież przygotowała też m.in. ciasta i inne słodkie przekąski. Nie zabrakło też wsparcia darczyńców. Cieszy nas taki ogromny odzew społeczny, bo rzeczywiście codziennie do szkoły w tej chwili przychodzą do nas ludzie, darczyńcy, którzy przekazują przedmioty na licytację. Mamy obrazy, mamy wyroby rękodzielnicze, tak? Mamy obrazki namalowane przez dzieci, co jest szczególnie wzruszające. Mamy troszkę biżuterii. No, mam nadzieję, że te rzeczy po prostu również przydadzą się. Licytacja tych rzeczy po prostu jak gdyby tutaj zwiększy nasze fundusze, które chcielibyśmy przekazać właśnie dla Wiktora. Też jest duży odzew ze strony rodziców. Bardzo z tego miejsca dziękuję rodzicom z klasy Wiktora. Dziękuję swoim uczniom, bo są bardzo zaangażowani w tą pomoc. Przygotowali też na tym koncercie dla Wiktora niespodziankę, więc nie będę zdradzać, ale ona w trakcie tego koncertu również się pojawi. Teraz już możemy zdradzić, że tą niespodzianką była piosenka zaśpiewana specjalnie dla niego przez całą klasę. Mimo tego, że Wiktor w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących uczy się dopiero od tego roku szkolnego, to fakt, że tak wiele osób tak mocno zaangażowało się w pomoc dla niego, nie powinien dziwić. Jak bowiem przekonują nauczyciele i uczniowie z Konopnickiej, jest on osobą, której po prostu nie da się nie lubić. Wiktor się bardzo z klasą zżył, klasa się bardzo zżyła z Wiktorem. Dziewczynki są szczególnie bardzo emocjonalne w tym wieku. No, czekają na niego, robią dla niego niespodzianki, kręcą mu filmiki. No, cały czas jakby Wiktor jest z nami, pomimo tego, że fizycznie w szpitalu obecnie. Wiktor jest moim przyjacielem, poznałam się z nim w wakacje. Od razu złapaliśmy super kontakt, potem zaczęliśmy jakoś tak ze sobą pisać i od razu na początku roku usiedliśmy razem w ławce. Jest naprawdę super przyjacielem, zawsze mogę na niego liczyć, zawsze mogę na nim polegać. I mimo wszystko, mimo tego, że teraz jest daleko ode mnie, to i tak mamy super kontakt i naprawdę zawsze mi pomoże w każdej trudnej sytuacji. W Konopnickiej nikt więc nie zakłada innego scenariusza, jak tylko szybki powrót Wiktora do szkoły. Czekamy na Wiktora. Miejsca w klasie czeka, klasa czeka, ja czekam. Czekamy i liczymy na to. W ogóle nie wyobrażamy sobie innej sytuacji, że ta walka nie zakończy się wygraną. Chłopcu można pomóc, wpłacając 1% naszego podatku na fundację AWE. Cel szczegółowy: Wiktor Stawiarski, KRS 22 91 57. Numer konta 30 10 90 18 41 40 00 01 15 38 08 35.